Witam. Chciałbym dzisiaj wykonać unboxing, dosyć taki, można powiedzieć, dziwny i ciekawy. Mam nadzieję, że ten zakup się okaże zakupem, który się do czegokolwiek przyda. Jest to odkurzacz samochodowy, zakupiony w Lidlu. Oczywiście jedynej słusznej firmy lidlowej Silvercrest. No wiadomo, no, w Lidlu są dosyć ciekawe rzeczy i w odpowiednich cenach, czyli tanie. No cóż, zobaczymy co to jest. Opakowanie jest dosyć ciekawe. Tu jest piękny odkurzaczek, niby są trzy końcóweczki, duża pojemność tego odkurzacza, że można tam zassać wszystko co jest w aucie. I widzimy kabelek tutaj do podłączenia. No i tak, ta szczoteczka służy tak, to tak. Tu jest kolejne zdjęcie tego. 3 lata gwarancji. No ciekawe tylko, czy mam gdzieś paragon od niego, bo chyba już go wyrzuciłem. Więc to mnie nie będzie obejmowało. Tu też pięknie pisze po angielsku, że ładnie, że 12 V. I tak, mamy coś po polsku. Jesteśmy w Unii i wedle unijnych zaleceń w każdym kraju powinno być po ichniejszemu napisane. No cóż, ładnie to wszystko jest opisane. Do czego to służy? Do tapicerki i wnętrz. Zobaczmy, co jest wewnątrz. Tada! No tak jak pisali i publikowali na opakowaniu, są trzy szczoteczki jakieś tego typu. To jak widzimy, no, jest nawet jakoś by się ona uginała i ułatwiała to odkurzanie. No dobrze. Mamy jedną. Tu mamy ten cieniutki taki właśnie zasysacz. No on się przyda na pewno, bo jak wiecie, w aucie często wszystko lubi wpadać tam, gdzie jest najmniejszy dostęp, czyli obok foteli, czy w innych takich wąskich miejscach. Jest też taka szczoteczka. No, ciutka inna niż ta, bez już takiego regulowanego, ale jest taką szczoteczką. No, to zobaczymy, co dalej jest w tym pudełku. Tu mamy taką wytłoczkę. Ho, ho, ho! Nie w kit muchał, ja widzę. Się posiłuję z tym. Ja czy. Więc może zacznę od głównego dania, jakim jest odkurzacz. Oczywiście ładnie zapakowany. Nie wiem, czy widzicie, ale wygląda dosyć solidnie. Jest włącznik, wyłącznik. Tu mamy pięknie opisywane na opakowaniu, że to się tak delikatnie naciska i to się nam otworzy. No faktycznie. To jest sama część zasysająca. A tu jest pojemnik na te wszystkie nasze syfy, jakie się znajdą w samochodzie. I to magiczne urządzenie je wciągnie. No, zakładanie tego jest banalne. Szybkie, łatwe i skuteczne. No, nie kłamali. Tak było pisane na opakowaniu. Jest dosyć długi kabel. Jest on opisany jako
około 5-metrowy. No, zobaczymy, ale myślę, że taki kawał powinien już dać nam możliwość, żeby sięgnąć tym odkurzaczem wszędzie w naszym aucie. Jest jeszcze jedna rzecz, co była też pięknie zapakowana w folijkę. Jest taka długa jakaś. No. Mamy. Aha. I tym sprzętem możemy zadziałać w jeszcze inne, dalsze miejsca. To zapewne tą końcóweczkę zapewne wkładamy tu. Nie. Tu. Tu wkładamy tu. O. Tak. A może i nie? No nie wiem. Jeszcze się nie zaznajomiłem z tą skomplikowaną pewnie tu gdzieś instrukcją. A może jednak tak. No, nieważne. Jest to jakieś dosyć skomplikowane urządzenie. Zobaczymy, co więcej tutaj mamy. Wow, jest. Nie, no porządne. Tu powiem, nie ma lipy. Mamy brandowany taki woreczek na tym nasz odkurzacz. Można go sobie ściągnąć. Nawet jest ten właśnie ogranicznik. No powiem, jestem w szoku. A z tyłu co nas czeka? A z tyłu mamy rzepy. Czyli spokojnie sobie możemy go przypiąć w aucie do bagażnika, do ścianki. No powiem, że jestem zdziwiony pozytywnie. I co tu więcej jeszcze może być? Oczywiście, jak tego cuda używać. No. Więc jest. Oczywiście w kilku językach są nasi sąsiedzi, no ale jesteśmy też i my. Odkurzacz samochodowy. My jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Obsługa. O, idealnie się wstrzeliłem. Wstęp. Jakieś ostrzeżenia. Przycisk włącz, wyłącz. Konserwacja, czyszczenie, utylizacja oczywiście jest najważniejsza, bo jakby to nie było, kupiliśmy nowe urządzenie, ale już musimy się dowiedzieć, jak to zutylizować. Mam nadzieję, że nie będę musiał go utylizować po kupnie, gdyż no, nie mam gdzieś tego paragonu i gwarancji. Nie uznają, jeśli to nie będzie działać. No nic. Miejmy nadzieję, że ten sprzęt się w samochodzie przyda i nie będzie tylko ładnie wyglądał, ale zadziała i wyczyści mi wszystko jak potrzeba. No nic, może później pokażę, jak to cudo działa już w aucie, ale zobaczymy. Dzięki.